Witamy w programie Nie jesteś sam, w którym opowiemy Państwu o pierwszym biegu papieskim, który odbył się w Lubinie. Organizatorami imprezy było Regionalne Centrum Sportowe i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapraszamy. Blisko 1000 osób dorosłych i 190 dzieci wzięło udział w pierwszym biegu papieskim. Wszyscy pobiegli w białych koszulkach z wizerunkiem świętego Jana Pawła II. Najpierw startowały dzieci z lubińskich przedszkoli i szkół podstawowych. Frekwencji spodziewaliśmy się, ba, jest jeszcze sytuacja taka, że przygotowani byliśmy i była taka organizacja, że przyjmowaliśmy tylko pierwsze 1000 osób do biegu, także już wiele osób, które chciały uczestniczyć, już od kilku dni zapisy zostały wstrzymane, nie mogły się zapisać do naszego biegu. Takie były założenia, że dla 1000 uczestników mamy zaplanowany bieg, dla każdego uczestnika są pamiątkowe medale i tak też to wygląda. Uczestnicy pokonali dystans 5400 metrów, wystartowaliśmy spod ratusza na ulicy Mieszka I, następnie przy Urzędzie Miasta, skręciliśmy w ulicę Kościuszki, później w Aleję Jana Pawła, tam był zawrót i z powrotem wróciliśmy już tutaj na ulicy Chrobrego, mogliśmy świętować metę. Planujemy, że będzie to bieg cykliczny, chociażby nazwa pierwszy bieg papieski może świadczyć o tym, że będziemy starali się ten bieg kontynuować, zainteresowanie jest naprawdę ogromne, także coraz więcej ludzi, Lubinian, nie tylko Lubinian, bardzo osób z całego regionu do nas przyjechało, się rusza, także bieg będzie kontynuowany. Postanowiliśmy właśnie dzisiaj wystartować z synem razem w tym biegu. Mocno trzeba było młodzież namawiać do tego, żeby... Nie. Znaczy bynajmniej jego nie namawiałem, sam chciał po prostu pobiec. Lubimy aktywnie spędzać czas i dzisiaj była taka możliwość, aby z większą liczbą osób, a przy okazji uczcić taką wielkie wydarzenie, jakim jest kanonizacja. Mam nadzieję, że się uda dobiec. Już biegam takie trasy, aczkolwiek tutaj jest dużo górek, pagórków, także zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że dobiegnę. A były jakieś przygotowania do tej dzisiejszej imprezy, czy nie? Czy tak? Niespecjalne, aczkolwiek wcześniej były treningi, biegi poza przygotowaniami. Zastanawiałam się nawet przed dzisiejszym dniem. No był to wielki autorytet, tak? Przede wszystkim dla Kościoła katolickiego, ale też myślę, że dla każdego człowieka. Wartości, które głosił, myślę, że każdy może odnaleźć tam coś dla siebie. W dzisiejszych czasach pogoni za pieniądzem, przy braku czasu, coraz częściej zapominamy o wartościach takich duchowych, ale myślę, że no, próbujemy. Na przykład przez udział w takich wydarzeniach. Chcielibyśmy w jakiś sposób uczcić tutaj dzień, jakim jest kanonizacja Ojca Świętego. No i przy okazji spędzić też aktywnie czas. Troszeczkę biegamy w czasie wolnym, także chcieliśmy tutaj jakby się też sprawdzić na takim odcinku prawie 5,5 kilometrowym. Wielkim człowiekiem, jak dla wszystkich Polaków, był przede wszystkim Polakiem. Wielka rzecz dla takiego narodu polskiego. Myślę, że bardzo dużo wniósł swoją tutaj posługą. Zmienił podejście Kościoła do ludzi, do tego, jak postrzegamy Kościół i myślę, że był przede wszystkim bardzo wielkim człowiekiem. Współorganizatorem pierwszego biegu papieskiego był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Podczas imprezy w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzono konkurs dotyczący tematu uzależnień i profilaktyki. Dzieci sprawdzały swoją wiedzę, biorąc udział w konkursach. Wszyscy, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi, otrzymali dyplomy, a także upominki w postaci planów lekcji, żelowych opasek czy długopisów oznaczonych logo kampanii. Poza tym dla zainteresowanych przygotowano zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne w postaci plakatów czy ulotek. Cała akcja odbyła się w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w której bierze udział również Lubin. Realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii. Punktualnie o godzinie 18.18, czyli w godzinę wyboru Karola Wojtyły na papieża, rozpoczął się bieg główny. Zawodnicy mieli do pokonania prawie 5,5 kilometra. Trasa biegu biegła ulicami miasta i według uczestników do łatwych nie należała. Wśród pań pierwsza na mecie pojawiła się Edyta Lewandowska, wśród mężczyzn najlepszy był Dawid Kajbor. Ja wyczynowo biegam maraton i biegi długie. Jestem mistrzynią Polski w maratonie z 2009 roku i sześciokrotną wicemistrzynią w półmaratonie. 3 lata ciągnie mi się kontuzja pleców,
I teraz jest właśnie podjęcie decyzji, czy będzie konieczny zabieg. Jak trasa? Trasa fajna, aczkolwiek nie jest to łatwa trasa, bo są podbiegi, jednak siłowo trzeba być dobrze przygotowanym. Natomiast bardzo duży doping kibiców na trasie bardzo pomaga, dokładnie. Proszę powiedzieć, jakieś specjalne były przygotowania do dzisiejszej imprezy? Nie, ja czysto z marszu ten start potraktowałam. Zresztą Marek, organizator, jest moim dobrym kolegą. Dlatego postanowiłam tu wystartować. 5 km jest dla mnie czysto przetarcie. Biegał pan już na takie dystanse? No, dużo razy. Jak trasa? Trasa taka średnia. Tak, no nie była łatwa, ale nie też ciężka. Jakie specjalne były przygotowania do tego biegu? Nie, jeszcze dzisiaj startowałem, tak o 14. Najszybszym małżeństwem w biegu byli Monika i Przemysław Lachowscy z Bolesławca. Wszyscy uczestnicy biegu obdarowani zostali medalami, a zwycięzcy w każdej kategorii dodatkowo otrzymali statuetki i nagrody pieniężne. Trasa była przyjemna, najpierw było troszkę pod górkę, a później już od szkoły ósemki z górki się fajnie biegło, także pierwsza klasa. Jakieś specjalne były przygotowania do tego biegu, czy nie? Nie, troszeczkę 3 tygodnie przed, że tak powiem, troszkę biegu, żeby rytm złapać i oddech. Największym Polakiem, jaki się kiedykolwiek urodził. Przeżywał pan dzisiejszą uroczystość? Bardzo i to jest mój pierwszy bieg w życiu. Mam prawie już 50 lat i myślałem, że to jest szczególna okazja, żeby pobiec. Czy to będzie ostatni, bo to będzie cykliczna impreza? Jeśli będą biegi papieskie, to zawsze będę startował, jeśli mi tylko zdrowie pozwoli. Ta pierwsza, którą biegliśmy we trójkę, nie była taka trudna, ale jednak no trochę tam się zmęczyliśmy. Dla mnie była łatwa, ale od razu wszyscy się zmęczyliśmy. Ja biegłem sprintem, więc się zmęczyłem, ale trasa była łatwa. Papieżem. Jakim człowiekiem, wiecie? Był człowiekiem wiary. Był dobrym człowiekiem. Ja ogólnie biegam dosyć dużo, jeżdżę na rowerze, więc dzieci zmobilizowałem, małżonki nie musiałem, bo na szczęście sama się mobilizuje z koleżanką, regularnie biegają. Tak? Na pewno nie była trudna. Jest... Ze 2-3 górki są z tego, co ja naliczyłem. Jak ktoś trenuje, to sobie bez problemu z tym poradzi. Myślę, że bardzo przyjemna trasa. Czy będzie pan brakło, to będzie już impreza cykliczna, będziecie państwo brali udział w kolejnych? Mam nadzieję, że zmobilizujemy wszystkich i jeszcze większe grono nawet niż te, w którym jesteśmy obecnie i będziemy się spotykać co roku. Organizatorzy zapewniają, że bieg na stałe wpisany zostanie do kalendarza imprez sportowych w mieście. Był to jedyny w Polsce bieg zorganizowany 27 kwietnia z okazji kanonizacji papieży. To wszystko w programie Nie jesteś sam. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek.